No, cześć i czołem. To tak. Wybierz wszystkie własności funkcji takiej, które są prawdziwe. No to lecimy. Zacznijmy od dziedziny funkcji. Tu wiemy dobrze cholero niedziel przez zero, czyli to, co jest w naszym mianowniku, nie może być zerem, czyli nie może być minus dwójki. Patrzymy, dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych bez minus 2. Zgadza się. Teraz popatrzmy na nasze asymptoty. Jak dobrze wiesz, w poprzednim filmie mówiłam tak, że mamy asymptotę poziomą. I asymptotą poziomą jest ta liczba, która tu nam stoi z tyłu, czyli y równa się minus 3. No i dobra, zgadzałoby się. Czy to jest asymptota pionowa? Czyli to jest... Nie. To będziemy sobie przekreślać. Aha. Jak już mamy asymptotę poziomą, to wiemy, że to nie będzie pozioma. Ale dobra. To teraz a druga asymptota nam została. Asymptota pionowa. Tak jak mówiłam, asymptota pionowa to x równa się ta liczba, która jest tutaj, którą tak naprawdę wyrzucamy stąd, czyli minus 2. Więc to jest poprawne. OK. I co dalej? Dalej weźmy sobie zbiór wartości. To są wszystkie nasze liczby rzeczywiste bez tej liczby, która tu stoi, czyli u nas bez minus 3. Czy to się zgadza? No tak, zbiór wartości nam się zgadza. I kolejna sprawa. Tu mamy tak, funkcja jest monotoniczna i funkcja jest rosnąca. Mamy taki zbiór i taki. I tu jest w każdym z przedziałów. No i właśnie, tu chodzi o te detale i ta odpowiedź jest poprawna. Dlaczego? Bo spójrzmy, mamy tak, dwie asymptoty mamy. Tak jest. Minus 3 i mamy na x minus 2, no nie? I tak, hop i hop. Tu mamy ujemne, więc nasz wykres będzie się gdzieś znajdował, gdzieś tak tu. Ups, ale poleciałam. Wykres będzie gdzieś tu. I gdzieś tu. Właśnie po to są te wcześniejsze materiały, żeby mniej więcej wiedzieć, jak co wygląda. I widzimy, że funkcja rośnie odtąd dotąd i odtąd dotąd. Dlatego tutaj to też nam odpada. I ostatnia ciekawa rzecz. Wykres funkcji ma środek symetrii w punkcie tu. No gdzie ten środek symetrii nam się przeniósł? Stąd, z tego punktu 0, 0, przeniósł nam się tu. A co to jest za punkt? Punkt minus 2, minus 3. Czyli to też jest odpowiedzią błędną. Daj znać, czy masz jakiekolwiek pytania do tego, co tutaj pokazywałam tobie, co robiłam. I jak zawsze, ja zachęcam do obejrzenia wcześniejszych materiałów, bo teraz jest naprawdę taka powtórka przed sprawdzianem, bym mogła powiedzieć. I właśnie. I tu się już zwraca uwagę na szczegóły. Mniej więcej. Nie, właśnie w tej funkcji wymiernej tak naprawdę nie musisz dokładnie wiedzieć, jak wygląda wykres. Ale mniej więcej, no nie? Dlatego, że będzie tutaj wtedy ten wykres jest w drugiej i czwartej ćwiartce. To już jest naprawdę wystarczające, żeby wiedzieć, co się dzieje z tą funkcją. No i dobra. Dzięki za Twoją uwagę. Do usłyszenia.